Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na koncie Free to Play i kontynuujemy serię dochodzenia do 20 poziomu dungeonów. Zaliczyliśmy już smoka, tam spokojnie farmi już 20 poziom. Ostatnio robiłem też pająka, gdzie dzięki Armigerowi doszedłem do poziomu 20 i przyszedł teraz czas na Fire Knighta. Na 16 poziomie się zatrzymałem. Warto pójść troszkę dalej. Na koniec zostawię jeszcze Ice Golema, bo to na ten moment jest najmniej ciekawy dungeon dla mnie do robienia. Ok, pokażę Wam, jak wygląda sytuacja obecnie na Fire Knightie. To jest poziom 16, całkiem przyzwoity czas, minuta 35. To jest oczywiście najszybszy czas i tak wygląda ten team obecnie. Mam tutaj Deacona, który przyspiesza cały mój team, obniża turmiter przeciwnika. Dodatkowo mamy Decrease Defense, mamy Leech do leczenia się, mamy tutaj Rondę, mój główny damage dealer. Ona jest tutaj, mocno się przydaje do przechodzenia fal, ale też ma wiele ataków na A1, ma A2 z wieloma atakami i A3 w sumie też tam są dwa ataki, więc bardzo przydaje się to na bossie, żeby przejść jego tarczę. Apothecary przyspiesza team plus 3 ataki na A1, więc przydaje się do przejścia tarczy bossa, plus mamy leczenie. Corvis. Decrease attack ma, więc tutaj jak boss się rusza, to obniża turmiter. Ale poza tym na falach się bardziej przydaje niż na samym bossie, no bo okej, boss się trochę ruszy jeszcze, tutaj ten team nie obniża turmiter wystarczająco dobrze, więc wtedy te poisony mogą zadziałać. Mam Artaka, który ma decrease attack i wrzuca HP Burn. On się tutaj bardziej przydaje, bo on to HP Burn też może aktywować. Więc tak to wszystko wygląda. No i w tym momencie muszę tutaj gdzieś Armigera wrzucić i myślę, że zamiast Artaka on się pojawi. No więc co? Zmieńmy to. Ty wychodzisz. Armiger wchodzi. I tylko sobie ustawię, żeby na samym bossie on zaczynał od A1, bo nie chcę marnować tego dużego ataku. Ale generalnie pokażę Wam, jakie mam ustawienie. Na pierwszej rundzie Deacon robi wszystko. Tak samo robi wszystko na... chociaż mógłbym tego nie używać, żeby ten skill był gotowy na bossa. Tutaj zaczynam od A1, nie chcę marnować niczego innego. Więc tutaj mamy dwa ataki do przejścia, a potem... to będzie wróć, co ja ustawiam za głupoty. To używaj. Tego nie używaj. Tutaj obniża turmiter, tak? Więc to chcę mieć gotowe. A to będzie jako pierwszy wybór. To będzie na otwarcie, a to będzie pierwszy wybór na samym bossie. Artak. Tutaj, ok, widzę, że nie potrzeba innych skillów, więc tutaj A1. Aha, to jest na bossie, dobra. Tutaj nic, na bossie zaczynam od A1. To jest zawsze jeden atak, nie chcę marnować skillów innych, bo nie mogę wrzucić żadnych debuffów. Ronda, tutaj wszystko może używać. Tutaj zaczynam od A1. A to będzie pierwszy wybór, a to będzie na otwarcie, więc tak to będzie wyglądać. Apothecary, zaczynamy od A1, żeby mieć te trzy ataki. Ok, zapisujemy. No i zobaczmy, jak na poziomie 17 ten team się spisze. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Najbardziej martwię się falami. Tutaj mam jeszcze negatywne affinity, więc może być problem. Ale wygląda dosyć spokojnie, bez problemu. No tutaj Armigera atakują, mam nadzieję, że go nie dadzą rady zabić, bo cały misterny plan poszedłby w... wiecie co. Ok, ale wygląda to całkiem spokojnie, radzę sobie z obrażeniami. Oj, teraz się na rondę przerzucili, bo mam bardzo mało HP.
Uj, jest niebezpiecznie, ale to jest poziom, który muszę przejść tylko i wyłącznie raz. Nie muszę się potem już więcej tym przejmować, tak? Bo jeżeli nie zrobię 20, to wrócę się do 16 poziomu, bo jest go dużo lepiej farmić. I okej, przeszedłem tarczę bez problemu i teraz wystarczy obniżać turmiter. Mamy licz, więc będę jeszcze się leczył, jakby co. Mamy HP Burn, który powinien być aktywowany, więc zawsze to są dodatkowe obrażenia. I znowu obniżył turmiter. No i tutaj wygląda na to, że spokojnie, bez jakichś problemów to przejdę. Boss nie daje rady się ruszyć. Tutaj Armiger z Deaconem skutecznie obniżają jego turmiter. No mam tutaj też Brimstone, ale akurat Brimstone na tym bossie nie jest jakiś super przydatny, bo on ma tylko jeden aktywny skill. Więc za pierwszym razem, gdyby się ruszył, jeszcze to zadziała, ale potem tu są ile? 5 tur cooldownu, więc zanim drugi raz by się to aktywowało, to już bossa dawno przechodzę. Okej, 2 minuty, poziom 17 zaliczony. Ja teraz postaram się przejść 18 i 19 i jak dojdę do 20, to do Was wrócę. No jestem z powrotem, poziom 18 poszedł bez większych problemów. Na poziomie 19 już było widać, że speed bossa jest na tyle duży, że był problem z tym, żeby obniżać jego turmiter cały czas i nie pozwolić mu się ruszyć. Ale generalnie nie uderzał na tyle mocno, żebym miał tutaj jakiś problem. No ale teraz jesteśmy na poziomie 20. Tutaj już próbowałem. Ronda, tutaj mam, tak to jest poziom Force, więc mam trzech czempionów, którzy mają negatywne affinity. Artak, Apothecary i tutaj miałem Rondę. Wymieniłem ją, ponieważ ona umierała na pierwszej fali, nie było z niej jakiegokolwiek pożytku tak naprawdę. No więc wymieniłem ją na Corvisa. On może nie jest tutaj jakiś super, ale przynajmniej jego poizony i ataki AoE pomogą na falach. I jest tankiem, więc większe szanse ma na to, że dotrwa do bossa, a tam mimo, że nie ma może jakichś wielu uderzeń i poizony też na samym bossie, mam nadzieję, że nic nie będą robić, no bo nie chcę mu dać się ruszyć. No to lepszy jest taki champion niż żaden na bossie. Dodatkowo wyłączyłem A2 Armigera na samym bossie, po to, żeby za każdym razem obniżał turmiter, bo no, jak mówiłem, na 19 poziomie już był problem. No więc cóż, startujemy i zobaczmy, jak sobie ten team poradzi. Pierwszą falę, no tutaj, o, poizony weszły fajnie. HP Burn już dużo gorzej, tylko przez weak hity na 2 z 5 mamy. Widzimy, różnie wybierają sobie, co ciekawe, przeciwników. Niektórzy Corvisa, inni Armigera. Na szczęście mam tutaj Apothecary, który jest w stanie trochę podleczyć. No i pierwsza fala, 40 sekund i jesteśmy na drugiej. No tutaj poziom trudności już mocno wzrasta, nie mam typowego nukera dodatkowo, więc tutaj jest to wolniej. Zobaczmy teraz drugą falę. No tutaj Corvisa atakują. Wolę, żeby Corvisa atakowali zdecydowanie niż Armigera, bo Armiger jest delikatniejszy. No ale póki co wygląda to całkiem nieźle. Mam to szczęście, że mam tutaj dwóch czempionów, którzy mocno przyspieszają cały team. Więc udaje mi się ruszać zdecydowanie częściej niż przeciwnicy. I okej. Minuta 30 i jesteśmy na bossie. Teraz trzeba przejść jego tarczę. Tutaj wszyscy na początek używają A1. No niestety nie przeszedłem tej tarczy od razu. Co spowodowało, że zmarnowałem trochę skillów.
Zmarnowałem A2, przepraszam, A3 Dikona, bo próbował obniżyć Turmiter w momencie, kiedy jeszcze tarcza była podniesiona, a wtedy nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Co sprawia, że jest zaraz się ruszy. Zaraz się ruszy. Armiger tutaj walczy, co uderzenie troszkę obniża, no ale się ruszył. Zobaczmy jak... Na dobrą sprawę trochę mnie połaskotał, więc nie jest to jakoś straszne. Wiem, że jestem w stanie spokojnie przeżyć jedno, dwa, trzy uderzenia. No ale dzięki temu mogłem skorzystać z tych poisonów. Z Brimstone zadziałał, bo inaczej tak, jeżeli boss się nie ruszy, no to jeżeli nie macie aktywowania poisonów, no to nie ma z nich żadnego pożytku. No tutaj się boss ruszył, 3 minuty dochodzimy. Jesteśmy dopiero w, no, nieco ponad połowę HP przeszliśmy. Najważniejsze, żeby to robić skutecznie, żeby nie ginąć. Farmić zawsze mogę 16 poziom, gdybym potrzebował, chociaż na razie tego bossa nie farmię. Ale myśląc już przyszłościowo o misjach na arbiterkę, gdzie trzeba przejść na auto wszystkie poziomy na 20, wszystkie dungeony na 20 poziomie, no jeszcze na koniec się raz ruszy. To wygląda to w miarę spokojnie. Nie jest szybko, ale wygląda to spokojnie. Tutaj bardzo by mi się przydał champion, który miałby ally attack. To by bardzo przyspieszyło tą walkę na bossie. No, poniżej 4 minut będzie. No jest 3 minuty 48. Jak widzicie, miewałem już szybsze czasy. Ujujuj, tutaj mi chcę już włączyć. Okej, włączyła się kolejna walka, nie zdążę. Dobra, niech sobie leci. W każdym razie najwięcej obrażeń w tym teamie generalnie robi Artak. On tutaj dużo na falach daje, tutaj dużo obrażeń ma, ma 2 ataki AOE, 3 ataki, nie. Wiesz, a jeden, 3 ataki AOE ma, więc każdego za każdym razem uderza. Tutaj Korwis na falach też trochę wyciągnął. Armiger tutaj na bossie mu się udało troszkę obrażeń, więc no, spokojnie przechodzę. Parę razy już mi się udało zaliczyć tego bossa, więc tutaj bez rondy. No więc idzie dobrze. Mam nadzieję, że trafię w przyszłości nowych czempionów, których będę mógł tutaj wrzucić. Tak jak już wspominałem, właśnie ktoś z Alai, a tak by się przydał. Gdybym już fuzję Razina zrobił, to pamiętam na moim głównym koncie długo używałem tutaj Razina. No oczywiście Allure, gdybym Allure trafił, no to byłoby fantastycznie, ona tutaj się bardzo dobrze sprawdza w obniżaniu Turmiter, mimo tego, że ma negatywne affinity, więc to nawet jej nie zatrzymuje. 3 uderzenia, świetne do przechodzenia tarczy i obniżania tego Turmiter. No okej, okay, to jest trzeci dungeon zaliczony na 20 poziom. Teraz jeszcze został mi Ice Golem. Nad nim popracuję, jak już wrócę z urlopu i zobaczę. Tam też powinno się udać. Korwis na pewno będzie tam fantastyczny, no bo tamtego bossa problemem są fale, żeby je jak w miarę szybko przejść, a potem na samym bossie no to już poisony, tak żeby nie aktywować jego pasywu. Dobra, to tyle z mojej strony. Ja od Was jeszcze tutaj Was proszę o łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, subskrypcję, jeżeli chcielibyście oglądać moje filmy częściej, a ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!